Ja usłyszałem na jednym z wywiadów, bo oglądałem wywiad, że mnie nie szanuje. No to po co podawać rękę komuś, kto cię nie szanuje? No ale to tyle. Jakby nie ma za tym większego scenariusza rozpisanego. Zapraszamy. Ale z jedną rzeczą się zgadzę. Nie ma sensu komuś podawać ręki, kłamiąc, że się lubisz, nie? Góra. No a to nie ma sensu podawać sobie ręki. Ale góra. Ale powiedziałeś, że mnie nie lubisz. Góra, wstań. Nie będę wstawał. Aha, czyli wolisz na dole, tak? A co na dole? No góra. Nie będę wstawał. A, czyli wolisz tak? No nie bój się, ja nic nie zrobię, chłopaczku. No to nie siadaj, siadaj tam, gdzie masz miejsce. No to wstaniesz, nie? Nie. No to masz mnie przed oczami, no dawaj. Tak szydziłeś, tak wyzywałeś, dawaj. A co mam ci powiedzieć? Nie powiedziałeś nic, to nie powiedziałeś w ryj. Ale co mam ci powiedzieć? Zapamiętaj to sobie. A co mam ci powiedzieć? Ale nie, co ci powiedziałem? Co powiedziałem przez internet? No dawaj. Wszystko, dziękuję. No to mów. No widzisz, i to jest, cytując twojego ojca, pustosłowie. Nie do niczego nie dojdziesz, tylko będziesz w ten sposób sobie, wiesz, rozmawiał. Zapamiętaj to sobie. Co mam sobie zapamiętać? Nie, ale co, to jest dobre... Nie powiedziałeś nic, to nie powiedziałeś w ryj? A ty co mi w ryj powiedziałeś? Chłopaczku, ja o tobie się nie wypowiadam, ja nie potrzebuję stary, atencji. Stary, nie, i świetnie, że rozmawiamy. Posłuchaj, nie przerywaj. Dawaj. Ja się nie potrzebuję się wypowiadać o kimś, nagrywać story, bo mam swoje ciekawe życie. A ty z tym szkieletem całym...